Jedni mówią, że Japonia to stan umysłu, inni, że Japończycy są pojebani, że to szajbusy i spoczeńcy. Ja tego akurat nie wiem, ale pokażę wam kilka faktów o tym ciekawym kraju, które dla nas są na pewno trochę dziwaczne. Startujemy bez zbędnego lania wody. W Japonii są kawiarnie Soineya, co oznacza kawiarnia przytulania, gdzie faceci mogą spać obok dziewczyny. Ale nie myślcie od razu, że wiecie, nie, żadne niemoralne prośby nie są dozwolone. Także zapomnijcie tam o b***aniu Japonki. Zamiast tego można sobie kupić takie atrakcje jak patrzenie sobie w oczy przez minutę, czy głaskanie włosów dziewczyny przez 3 minuty. I mówię tu oczywiście o włosach na głowie. Można też spać dziewczynie na kolanach albo zrobić jej masaż stóp, ale trzeba za to wszystko zapłacić. 3 minuty takiej zabawy to koszt 1000 jenów, na polskie to 25 zł, 12 minut i po stówie. W niektórych szkołach nie jest niczym dziwnym, jak ktoś z personelu będzie patrzył w twoje majty. Tak dosłownie się tak dzieje, niektóre szkoły średnie wymagały, aby uczniowie nosili jednolity kolor bielizny. Brzmi to dość ekstremalnie dziwnie. Te zasady pomału zanikają po skargach dotyczących naruszenia praw człowieka, ale nadal istnieje w Japonii wiele zasad, które wydają się przynajmniej u nas przestarzałe i trochę nie teges. Siorbanie podczas jedzenia w japońskiej restauracji jest uznawane za komplement dla kucharza. Jest to bardzo ważne w miejscach takich jak restauracja z ramen, gdzie jadasz zupę, wciągając ten taki długi makaron jak w zupkach chińskich. Jak nie będziesz... Kucharz może być urażony, więc siorbajcie jedząc w Japonii. W sumie tak to lepsze od pierdzenia, a w niektórych częściach świata właśnie jest to uznawane za komplement dla kucharza. No z dwojga złego, ja już wolę siorbanie. W japońskich szkołach nie ma sprzątaczek, zamiast tego nauczyciele uczą swoich uczniów, aby codziennie sprzątali po sobie. Każdego dnia jest określony czas przeznaczony na organizowanie klasy, co obejmuje szorowanie podłóg, mycie łazienek. To świetny sposób na oszczędzanie pieniędzy i uczenie dzieci dyscypliny. W Japonii jest bardzo popularna restauracja o nazwie Mr. Kanso, gdzie serwują tylko jedzenie z puszek. Zamiast tradycyjnego menu, ludzie wybierają swoje posiłki z półek na ścianach i jedzą je plastikowymi sztućcami. No pełna elegancja. W Japonii jest ponad 200 wulkanów. Kansio to popularny żart, który Japończycy robią na placu zabaw. Polega na tym, że składasz dłonie jak pistolet, podkradasz się do kogoś od tyłu i dźgasz go w tyłek, a dokładnie w sam punkt ujścia gazów i nie tylko. U nas mógłbyś za to dostać w mordę, a tam się z tego cieszą, ale jeśli zdecydujesz się zrobić ten żart, musisz być tylko pewnym, że ta druga osoba dobrze się podtarła. No wiecie, o czym mówię. What the fuck is that smell? A propos zapachu, 77% Japończyków ma odmianę genu, która powoduje zmniejszony zapach ciała. Nawet jak bardzo się spocą, nie wali im bardzo z pachy, jak i z kroku. Nice. Sumo jest narodowym sportem Japonii. Wiecie, to taka walka grubasów. W Japonii zawodnicy sumo są traktowani z szacunkiem i dobrze się im żyje, chociaż bardzo krótko. Średnio dożywają do około 45 lat przez swoją dietę i nadwagę. Kiedy wchodzisz do domu w Japonii, są pewne części podłogi, które są podwyższone, co pokazuje, kiedy trzeba zdjąć buty. Jak podniesienia nie ma, możesz zapylać w trampkach i nikt cię za to nie jebie. Bardzo popularne jedzenie w Japonii to surowe końskie mięso. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to smakuje. Surowa konina, no a u nas wszyscy walczą o konie z trasy nadmorskie oko, a w Japonii je wpierdają na surowo. U nas jak zaśniesz w pracy po ciężkiej nocy i złapie cię boss, masz problem. O ty skurwysynie! A w japońskiej kulturze biznesowej pracownicy, którzy pracują tak ciężko, że zasypiają w pracy, mogą dostać pochwałę. Nazywa się to inemuri. Tam uważają, że jak przykimałeś, to cholernie ciężko pracujesz i to cenią. Oczywiście jest tam też kilku kombinatorów, którzy udają, że śpią, aby ich szefowie myśleli, że pracują dużo ciężej niż w rzeczywistości ma to miejsce. No widać, kombinowanie w robocie występuje na całym świecie.
w Japonii jest wiele dziwnych trendów modowych, ale jeden szczególny to podwójny ząb. Młodzi ludzie w Japonii coraz bardziej interesują się nierównymi lub wykrzywionymi zębami. Nazywa się to jeba, tak jak nasze słowo, tylko bez ć. Pamiętajcie, i podobno posiadanie takiego zęba jest uważane za oznakę młodości. No mają jazdę, a dziwne, bo wskaźnik alfabetyzacji w Japonii wynosi prawie 100%. Japończycy są niesamowicie zdyscyplinowani, jeśli chodzi o edukację. Zawsze myślałem, że ciasteczka z wróżbą to chiński patent, a tu niespodzianka. Ciasteczka z wróżbą pochodzą z XIX wieku i zostały pierwszy raz zrobione w Kyoto w Japonii. Raz takie jadłem i wiecie co pisało w środku? Kto urodził się kurą, orłem nie umrze. Taniec późną nocą był nielegalny w Japonii aż do 2015 roku. Zarówno w Korei Południowej, jak i w Japonii istnieją kawiarnie z kotami, gdzie można zamówić kawę i spędzić czas z kotami. Nie wiem, czy za głaskanie trzeba płacić jak w tych kawiarniach z laskami, ale wszystko możliwe. A propos kotów, w Japonii czarne koty są uważane za znak szczęścia, a nie pecha jak u nas. Jeśli ktoś w Japonii skoczy pod pociąg, to rodzina desperata będzie musiała zapłacić ogromne kary pieniężne. Dziwne to jest, ale chyba nic z tej listy normalne dla nas Europejczyków nie jest. Kliknijcie teraz gdzie trzeba, żeby ten kanał się rozwijał. Do następnego, strzałeczka, cześć!